W minioną sobotę swoje 55. urodziny świętował świecki oddział PTTK. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć przypomnienia wszystkim zebranym, jak wyglądała historia organizacji. No to trzeba odliczyć te 55 lat wstecz. W 1962 roku dwa główne działające koła w tym czasie to było koło przy Celulozie PTTK-owskie i koło Strażak w Przechowie. No i oczywiście były jeszcze koła przy szpitalu powiatowym, koła szkolne. No i jakoś to się wtedy zebrało, że został powołany oddział PTTK-owski w Świeciu, skupiający chyba tam wtedy 6 kół. I prezesem pierwszym został Janusz Kaliszek, przedstawiciel koła PTTK Zakładów Celulozy i Papieru. Przez te 55 lat ta działalność naprawdę bardzo się rozwinęła i pewnie pan jako członek ma dużo wspomnień z tym okresem związanych. O, no te wspomnienia to chyba tutaj by nie zmieściły się w takim, mam nadzieję, niedługim wywiadzie, rozmowie. Tych wspomnień jest sporo, no takie ciekawe wspomnienia, które żałuję, że dzisiaj jakoś nie możemy powtórzyć, to na przykład wycieczki organizowane statkiem od mostu na Wdzie do na przykład do Malborka, do Gniewu, do Kwidzyna czy do innych miejscowości, no a dzisiaj jakoś ta Wda jest taka, że tam trudno nawet kajakiem przepłynąć. Ale inne też takie wycieczki na przykład wagonowe, gdzie mieliśmy zapewniony wagon sypialny i jeździliśmy z miejsca do miejsca i tam zwiedzaliśmy, czy jakiś po dużych zakładach podobnych do celulozy w tym czasie na zasadzie wymiany. No i dzisiaj takie, które na co dzień organizujemy, spacery dla mieszkańców Świecia, na przykład co miesiąc organizowane już od kilku lat, czy inne imprezy, które organizują nasze koła w zależności od swoich specjalności. Koło Strażak na przykład specjalizuje się w wycieczkach rowerowych i kajakowych. Koło w Osiu specjalizuje się w imprezach na orientację. No przewodnicy to imprezy takie tutaj dla miejscowych i dla przyjezdnych. No i inne koła, które są specjalistyczne. O czym zresztą opowiemy również w trakcie tutaj naszej prezentacji takiej zdjęciowej koło jaskiniowców, jak mówimy, którzy penetrują jaskinie w Polsce i za granicami, czy motorowcy, no i inne koła, szkolne koła na przykład. Aktualnie towarzystwo zajmuje się szeroko rozumianą turystyczną promocją miasta wśród mieszkańców, a także osób odwiedzających Świecie. O tym, jakie plany na przyszłość ma stowarzyszenie, pytamy jego członków. No tak, staramy się promować to Świecie, bo na własnym przykładzie wiem, że jak przyjeżdżają do nas do Świecia, to mówią tylko o zamku, a przecież nie tylko zamek w Świeciu jest, mamy inne piękne miejsca i w mieście, i poza miastem, Kozłowo, Chrystkowo, czy Kamień Świętego Wojciecha, elektrownie do Żura, gdzie zawozimy. No jest co pokazać, a jak my wyjeżdżamy gdzieś, to zawsze z flagą Świecia, z flagą miasta, chcemy się pokazać, skąd jesteśmy, kogo też reprezentujemy, żeby to Świecie gdzieś tam w Polsce było zauważone. Dzisiaj świętujemy 55 lat, a jak wygląda ta działalność, jeśli chodzi o ten czas? Co konkretnie w tym okresie jakby robicie na przestrzeni ostatnich lat? No i też może od razu zapytam o plany na najbliższy okres. Może zacznę od planów. No już przygotowujemy kalendarz imprez na rok przyszły. No jak zwykle przewodnicy będą starać się zwiedzać, bo my troszkę przeszliśmy od historii do dnia współczesnego. Przedtem chcieliśmy mieszkańców Świecia zaprosić i pokazać im Świecie od strony historycznej. Zwiedzaliśmy te stare zabytki. Teraz chcemy pokazać Świecie od strony nowej, czyli zwiedzamy zakłady pracy. Zwiedzaliśmy wodociągi, mleczarnie, celulozę. Chcemy jeszcze inne obiekty. No więc pod tym kątem będziemy, no a koła, które specjalizują się, jak mówiłem, w swoich działalnościach, nadal będą też organizować coś. Czy chcecie też zachęcić może młode osoby, by wstąpiły do waszego koła, by też jakby identyfikowały się tutaj z naszym miastem, z naszym regionem?
No tak, w tej chwili mamy dwa szkolne koła. Jedno to jest w szkole podstawowej numer 5 w Przechowie i drugie w szkole podstawowej w Jągu. Oba dość prężnie działające, no może piątka jako wcześniejsza to bardziej się tak troszkę wybija na ten plan pierwszy, ale no prowadzimy we wszystkich szkołach konkurs krasomówczy już od 2000 roku. No więc przez tą znajomość konkursu krasomówczego, przez udział młodzieży, jakoś mamy też no, ich udział, wstępują. A na przykład zdarzają się takie przypadki, że prowadzę jakiś spacer. Ostatnio na przykład reprezentowałem powiat, byliśmy z wycieczką w Nakle i były takie osoby, a to można się do was zapisać nawet. No oczywiście, no to ja przyjdę i się zapiszę, wstąpię jako członek na przykład. No i nas bardzo to cieszy, że poprzez takie imprezy, które organizujemy, to również pozyskujemy członków. Na koniec zapytam, prowadzicie też spacery dla mieszkańców miasta, przybliżacie tutaj świecie zabytki. Jaka jest w ogóle wiedza naszych mieszkańców na temat tych pięknych zabytków naszego miasta? No, okazuje się, że to tak jest różnie, bo przychodzą ludzie starsi, no tak powiedzmy nawet w moim wieku i mówią, panie, no ja tutaj do tego kościoła to chodzę całe życie, ale w podziemiach to nie wiedziałem, że nawet są i nie byłem nigdy, tylko z wami mogłem, czy wejść na wieżę farną, kościoła farnego. Ale no na przykład ja też nastawiam ucha, bo mi ktoś podchodzi i mówi, panie, ale ja panu coś opowiem, bo ja to od mojego ojca czy dziadka coś słyszałem i panu, to ja wtedy uczę się z takich naszych spacerów czegoś, co mogę się dowiedzieć, bo człowiek nie jest alfą i omegą i chętnie no, czegoś się dowiadujemy od ludzi, którzy z nami idą na spacer.